Rekordare? Poszło. Ja zacząłem oglądać teraz Narcos, więc ja właściwie mówię po hiszpańsku, nie? I, i, si. Ja oglądałem Narcos, si. ale tam potem były gwałty i stwierdziłem, że mi się nie chce. Pablo Juan Escobar Gaviria. Nie, nie, Paweł Orzech. Witam <grywia> <Widam> serdecznie. <grywia> Pablo Nutta. <grywia> To jest tak bardzo nie tak, ale spoko. Witam serdecznie. No, witam serdecznie, Wojtku. Ujmen, e... to jest najśmieszniejsze je zawsze. Uj, uj, to jest bardzo śmieszne. Szkoda, że nie pimen, bo, że jest człowiek siusiający, nie takie kurde, dobre. Człowiek siuśki. Super. Wojtek. No, w każdym razie, e, witam serdecznie w poniedziałek. E, cudowny dzień, e, piękna pogoda, wysoka temperatura. Ja e, nawet jeździłem rowerem trochę. Odrobinkę, ja to odrobinkę, trochę się lepiej poczułem, odrobinkę, więc było pojeżdżone. I teraz Wojtek, yy, taki wspaniały dzień. Mm -hmm. Norbert, cała słyszałem, że dzisiaj robi imprezę. Słyszałem, <ścoughs> że jest mega party Nor u Norberta. Norberta cała, cała bardzo bolą palce teraz, bo on wszędzie klika update. Jest, robi to. Ale ja też to robiłem, więc y, niech rzuci kamieniem ten, kto tego nie robił, a jest, ma urządzenie z iOS-em lub MacOS. No właśnie, rzucam, bo mój Mac jest niezaktualizowany. Zobaczymy, jak skończymy nagrywać. Kiedy będę wydarzy. aktualizować. No właśnie, tak to się kończy. Bo jest ważna nie, no, funkcja jest... w 10.12.4, Wojtek. Nie wiem, czy wiesz, dodano obsługę no. dialektu szanghajskiego w dyktowaniu. Szanghajski. Wspaniale. Cieszę się bardzo, to dobrze. Dobrze, że się rozwijamy. Siri ma e, international o właśnie, czy jest Siri po polsku? E, no nie wiem. E, czekaj, powiem. Hey Siri, do you speak Polish? W dużym skrócie e, nie. Nope. E, Wojtek, ale... No, ale próbowaliśmy, ale... Generalnie informacja jest taka, że iOS 10.3, ten WatchOS 3.2 i 10.12.4 na Maca są dostępne do pobrania i można je przez to pobrać. I powiem Ci, że mm, o, tych, o tych rzeczach się zapomina, jak się normalnie korzysta Media z, ze sprzętów Apple. Nie, mówię, że zapomina się o tym, że. Oni to jednak robią tak, że naciskają guzik i wszyscy mają dostęp do update'u. No... Znaczy wszyscy oczywiście, których sprzęt to obsługuje, ale generalnie jest tak, że obsługuje. Tak? No tak to Trzeba mieć bardzo stary sprzęt, żeby nie obspiwał. Tak, i to jest, jest, jest jakoś tak przyjemnie, że wiesz, no jak masz iPhone'a, to masz aktualizację, jak masz Androida, to musisz mieć Pixela, żeby mieć aktualizację. No? No tak, albo kupić nowy telefon, jakby wiesz. Yes. Wybór należy do Ciebie, zawsze. Choose wisely, jak to się mówi. Wojtek... Android yy, to już sztuka wyboru. Wojtek, ja, mam, ja mam w ogóle fajny temat. Hmm? Taki. Mm, no powiedz. Taki, dużo razy do niego wracaliśmy, ale myślę, że warto. Yy... Czy to będzie o mailach? Nie. Bo ja mam temat o mailach. Ziom. <laughs> No, ale lepiej. A kontynuuj. ty ja, mam lepiej, bo ja mam o przeglądarkach. O kurde. E, mów dalej. Czy ten odcinek będzie się nazywał Reminiscencję? Słuchaj, bo e, no. Był temat. E, I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo my wracamy do tych tematów zawsze z, z nowymi informacjami, i wtedy coś się zmienia na rynku, powiedzmy, e, czy to maili, czy to przeglądarek. A teraz będzie rzecz przeglądarkowa, tak, absolutnie. I teraz. Jest tak, że ja bardzo długo teraz korzystałem z Firefoxa, co było faktem. Korzystałem z Firefoxa na komputerze, korzystałem z Firefoxa na iPhone'ie, żyło mi się mhm. dobrze i dostatnio. I teraz sytuacja była taka, że zacząłem zastanawiać się nad tym, kurde. Ten Firefox zaczyna trochę wolno działać na komputerze. Na iPhoneie akurat działa doskonale, ale nie korzysta co prawda z tego Nitro Engine, które ma tam Safari, ale powiedzmy działa mhm. ok, AdBlock jest, wszystko bangla, mówię, no to jakby tutaj nie ma problemu, ale na, to, na komputerze to wszystko zaczęło działać trochę wolniej. I teraz zacząłem myśleć, no dobra, no to może po prostu Safari, tak? Biały człowiek, białe safari, jak to się mówi. No, naturalnie. Problem zaczął się pojawiać w momencie, w którym zacząłem myśleć nad tym. Dobra, a jak ja zrobię safari na Windowsie? Mm. No, słabo. No więc stwierdziłem, no dobra, ale w sumie to na, na iPhone'a jest safari i tak dalej, no i spoko. Ale na Daily Web ten serwis, który polecałeś jakiś czas temu, ja zacząłem go mhm. subskrybować RSS -y i zacząłem czytać regularnie. Bardzo mi się podoba, masz tu rację rację. Wrzucili bardzo fajny wpis e, o tym, że Daily Web już sobie wpisuje, że wyszła nowa wersja Chroma. Chrome chyba tam 57, tak. E, mm -hmm. To jest wpis. Ja sobie go właśnie wrzucę do opisu tego odcinka. Już to zrobię, tylko żeby nie zapomnieć. To jest tytuł, tytuł tego wpisu, Wojtek, o nowym Chromie, jest taki. Świeży odlech dla baterii laptopów nadszedł Chrome 57. Więc ja tu mówię, coś dla baterii. Mówię, wiesz, zawsze lepiej mieć trochę więcej baterii. Okazuje, okazuje się, że Chrome 57 e, to e, zmienia bardzo dużo, jeśli chodzi o to, jak działają e, karty w przeglądarce. Przez to bardzo, bardzo, bardzo mocno oszczędza i RAM, i procesor, e, i, i przez to też baterie. I ja tutaj może mm. e, zrobię to, co wszyscy lubimy, czyli ja przeczytam to, co jest na stronie internetowej napisane. Żebyście wy już nie musieli wchodzić. I teraz, Dziękujemy. od września zeszłego roku, zespół odpowiedzialny za projekt Chromium pracował nad poprawą pracy kart. No, Cardio... dobra, nieważne. E, Ustrojenie zakłada, że dla kart w tle średnie obciążenie procesora będzie ograniczone do 1% na każde z dostępnych rdzeni. E, w skrócie, po 10 sekundach karta, nie będąc aktywna, przechodzi w stan pewnego rodzaju oszczędzania energii, do którego przypisany jest budżet czasu, w jakim karty mogą korzystać z procesora. Jeśli budżet jest wykorzystany, karta nie może korzystać z zasobów procesora. Są oczywiście wyjątki, takie jak odtwarzanie muzyki, czy, odtwarzanie technologii, czy wykorzystywanie technologii łączących się w czasie rzeczywistym. Mhm. Ale efekt jest taki, że mam teraz otwartego chroma z 30 kartami, nic się nie zacina. No nie? Mm. I odpalę jeszcze z ciekawością interaktywności. Pamięć. Chrome zjada mi Wojtek. No dobra, trochę dużo RAMu, bo akurat mam tych kart więcej, ale procesora. Z... Ale on to nie o RAMie właśnie mowa, prawda? No, no Nie, chodzi o procesora. To, że... ener... Pami pamięć też tutaj no kurde. Procesora mniej żyreno. no. Eee, słuchaj, to powiem Ci tak. Energia, tak? To jest na przykład, ile zjada baterii. No to Skype w tym momencie, kiedy rozmawiam, zjada mi 22. Nie wiem, to jest średnie obciążenie. 22% mm -hmm. z całości. Audio Hijack 25, Chrome mm -hmm. 6. Ooh. Hello. E, jeśli chodzi, jeśli weźmiemy sobie o RAM, jeśli mówimy o RAMie, no, okej, okay. mm, no to widzę, że tutaj mi zjada, Aha, nie mogę tego sprawdzić, to jest gigabajt RAMu. Do porównania, wcześniej Firefox z czterema kartami zjadał mi ponad 450 mega, więc, okay. więc sytuacja jest taka, że na moim starym komputerze Chrome zaczyna mega, 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 mega dobrze działać. I stwierdziłem, że no dobra, Safari, Safari, na iOSie może być Safari, ale jeśli chodzi o komputer, no to tylko Chrome, tak. Więc. Y Fajne jest to, że ja z Kroma korzystałem w pracy i teraz mogę mieć profil, więc jak sobie zmienię profil na pracowy, to mam wszystkie zakładki, wszystkie logowania i tak dalej, to co byłem polegowany na pracowym kompie. A mam do tego swój profil prywatny, w którym mam powiedzmy normalne swoje rzeczy. Mam tak dwie stacje, nie? Więc mhm. efekt jest taki. Nowy Chrome, który wyszedł 5.7, jest turbo dobry, jeśli chodzi o działanie na baterii. Jest turbo dobry, jeśli chodzi o zarządzanie kartami i to jest w końcu przeglądarka, z której ja mogę korzystać i na moim starym komputerze mega dobrze działa. A z racji tego, że to jest Chrome... No to jest też na Windowsie. Więc nie ma problemu no na tak. e, na windowsowym komputerze też mogę sobie zainstalować i po prostu z niego korzystać, więc spoko. Więc jeśli ktoś zastanawia się, co z ściągnąć, no to na komputerze. A i Chrome dodał, dodał niedawno taką y, ten, y, opcję do przeczytania na później. Ale to ten chyba do... wbudowany w przeglądarkę. Ale... To jakiś system. Ale to chyba dodał do y, tylko Wojtek do tego. Do mobilnej? Tak. Możliwe, ale na pewno jest coś takiego, więc jakby wiesz, to odpowiednik czytelni y, tej safari, jakby spokojnie, fajnie, że coś takiego y, się pojawiło. Minus jest, Ja w ogóle Chroma lubię, znaczy ja na przykład lubię, bo on bardzo dobrze obsługuje wszelkie y, wewnętrzne jeżeli chodzi o Face'a, wiesz co, kwestie zarządzania fanpage'ami na prawda. przykład puszczania transmisji na żywo, no to Chrome to ogarnia bardzo fajnie, Safari niestety trochę gorzej, dlatego ja na przykład muszę z niego korzystać. Ja teraz mówiłem w jakimś odcinku przy Chromie, że korzystam z wielu zakładek dodatkowych i dodatkowych rozszerzeń do Chroma i dwie mhm. takie najpopularniejsze, które były, to był The Great Suspender z którego teraz może tak robisz yy, przestać korzystać z racji tego, że no, Chrome wbudował tak naprawdę suspendera w siebie, mm -hmm. siebie, więc można go usunąć a drugi to jest to jest coś, co bardzo lubię, to się nazywa OneTab na, i to jest to, co klikniesz po prostu na, e, na tą ikonkę rozszerzenia i wszystkie zakładki, które masz zamyka i składać w jedną listę, którą możesz sobie potem sam otworzyć Tak jakby zapisuje ci sesję i zrobi z niej nową stronę internetową, gdzie masz te wszystkie linki. Więc jak na o. przykład coś czytasz fajnego i tego masz dużo, a ja nie możesz teraz się tym zająć, to zamiast wrzucać to do Instabiepera, możesz po prostu zrobić one i mieć to wszystko w jednym miejscu. Na, na e, Safari jest coś, nazywa się ses Sessions i to też działa to podobnie bardzo fajnie. No ale efekt nice. jest efekt jest tak, a jeszcze mam jeden, jeden taki zakład, takie, takie rozszerzenie, które lubię, nazywa się TOBI. Mm -hmm. I to jest do, też do zakładek, tak naprawdę, gdzie możesz po prostu mm, masz kolekcję zakładek, no nie? I na przykład jak ja robię research, to tam robię sobie parę mm -hmm. kolekcji, na przykład mam kolekcję Research A, Research B, C, no i to sobie po prostu przyciągam zakładki, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, nie takie okay. powiedzmy. Y no ale efekt, tak, efekt jest taki, że mogę korzystać z, z, sobie z Chroma i korzystam z niego więc spoko i to, że jest lepszy dla baterii to jest bardzo bardzo fajna rzecz No i fajno, no jedyny minus no jest taki, minus jest że tak... nie można go ustawić jako y, przeglądarki do myśleń na przykład na no iPhone a. IOS a. I teraz jeszcze mhm. Kolejny minus jest jeszcze taki, że y, na iOS tam mi się ten Chrome nie za bardzo podoba jest trochę mimo wszystko mhm. wolniejszy i nie, i, i nie mogę ustawić w kromie żeby domyślną wyszukiwarką był go i to już nie chodzi o kwestię prywatność, coś tam tego Sęk w tym, że ja po prostu tak przyzwyczaiłem się do DuckDuckGo, że automatycznie, kiedy chcę wpisać, chcę zobaczyć obrazek, robię wykrzyknik I, bo wiem, że od razu otworzy mi się w te, e, Google Images. Jak chcę wpisać wykrzyknik YouTube, to wiem, że od razu wyszukuje mi się na YouTubie. I jak nie, ma, nie mam DuckDuckGo, nie mogę tego zrobić, co jest strasznie wkurzające. Okej. Okay. No, to kiedyś ale. Nie, nie? Ale Chrome no, iPhonie no, też działa. tak. Skoro też fajnie działa. Chociaż na razie zaczęło. Nie, no działa, Na razie korzystam z tego. Z, m, po prostu przerzuciłem się na Safari. Okej. Okay. Ja, skoro już tak o, też zaczynałeś o wtyczkach, to ja zrobię szybki most y, i naprawdę postaram się bardzo szybko powiedzieć o tym, żeby nie zamęczać, ale y, znalazłem to wczoraj, bo wczoraj QA na Twitterze miał. Gączek 89. Tak, no. nie. Ten fabryka Pikseli. Ja obserwuję ten profil. To bardzo fajne bloki, w ogóle pisze fajnie i robi fajne rzeczy. To prawda. I ludzie zadawali mu pytania mu, bo to chyba facet, nie? Tak, tak, tak mi się tak. wydaje. Zadawali mu pytania, na przykład, z jakiego maila korzysta i tak dalej. I powiedział o czymś, czego ja wcześniej nie znałem. To znaczy, powiedział, że korzysta z mail app po prostu wbudowanego w system ale z rozszerzeniem Mail Butler. I ja ci wrzucam linka, żebyś dorzucił do, do, koniecznie do opisu. I to jest coś takiego, co sprawia, że MailUp staje się trochę bardziej sparkiem. To znaczy, rzeczywiście rozszerza jego możliwości o kilka takich fajnych myków. Um, niestety, i tu jest dość duży minus, w wersji darmowej umożliwia tylko 30... Jakby wykorzystań danej funkcji e, miesięcznie, e, funkcji zaawansowanej, bo pewne, zestaw funkcji podstawowych jest za darmo, natomiast te za, zaawansowane niestety e, są ograniczone właśnie do tych 30, a no, jest drogo, jeżeli chciałbyś mieć 8 euro e miesięcznie. No to jest ból. Jak, jeżeli mówimy o wtyczce do maila, no to wiesz, w zależności od tego, jak często i jak bardzo intensywnie z tego maila się korzystam, to można się zastanowić. Ja sam im w ogóle w mailu napisałem, że słuchajcie, no jesteście trochę za drodze, nie? że jakby gdyby to było 2 euro, to naprawdę bym był w stanie płacić. Natomiast y, lista rzeczy, która jest za darmo, po pierwsze... I to też jest powtórzenie niektórych rzeczy, które znamy na przykład z Gmaila. Ja pamiętam, że sam miałem takie wtyczki do Gmaila, że jak wysyłasz maila, to on jeszcze pozwala ci przez 10 sekund go cofnąć. Wiesz, że jak ci się przypomni, nie wiem, zrobisz jakąś literówkę, to mówisz, a nie, jednak nie, jednak nie wysyłaj i możesz poprawić maila i wysłać go jeszcze raz. Więc to jest fajna rzecz, to jest za darmo. Za darmo jest też upload dużych załączników do clouda, więc on automatycznie wysyła załącznik do na przykład Dropboxa. Cloudów dużo obsługuje różnych. I w mailu jest tylko link, a nie cały plik, co jest mega super. Jest oczywiście przypominaczka o, o załącznikach, jeżeli użyjesz jakiegoś słowa klucza w, w treści. Są obrazki awatarów. To muszę przyznać, że jest wbrew pozorom bardzo fajne. W sensie sam próbuję znaleźć jakiś obrazek, albo w sieci, albo na poczcie, albo wykorzystuję obrazki Gmailowe. Do tego, żeby po prostu, wiesz, przed treścią maila pokazać, kto ci go napisał. Bo mail-app normalnie dorzuca, jeżeli nie ma żadnych obrazków i to nie są, wiesz, iCloudowe e, adresy, to po prostu dorzuca e, inicjały tej osoby, z którą rozmawiamy, a tutaj zawsze masz jakiś obrazek i to jest, myślę, że wbrew pozorom całkiem fajne. Mm. Dokłada też takie rzeczy jak emoji, które po prostu jest skrótem do takim jak Control Command Spacja, więc to nic nowego. Ale obsługuje też GIFI, więc możesz z poziomu tworzenia maila wybrać sobie GIFI, wyszukać jakiś fajny GIFI, wstawić go błyskawicznie do treści maila. Co zapycha oczywiście skrzynkę, więc nie róbcie tego. Fajne jest to, że daje też opcję odsubskrybowania, jeżeli przychodzą ci jakieś spamowe wiadomości. I Jedna bardzo fajna funkcja, uważam, i myślę, że Ty też ją byś docenił: można ustawić pauzę. Na otrzymywanie maili z o, danego tak. konta i w określonych godzinach. Czyli, jeżeli wychodzisz z pracy, to włączasz sobie taką pauzę, która znaczy ona się włącza sama, jeżeli tak ustawisz, że na przykład po 17.00 on nie, nie ściąga żadnych maili z serwera, po prostu. A później, jak kończy się ten czas, nie wiem, o 6.00 rano czy o 7.00, czy o której tam sobie ustawisz, ściąga te wszystkie maile, które przyszły w międzyczasie. I to jest bardzo fajny do zachowania takiego work-life balance, mega fajna opcja. A kwestia tych zaawansowanych funkcji, które są właśnie w ograniczeniu 30 użyć w miesiącu, to snuzowanie maili, wysyłanie ich w określonej godzinie lub w określonym dniu, i tracking, czyli sprawdzasz, czy ktoś widział tego maila, Notatki i to można jakby maile zamieniać na notatki w dowolnym w jednym z ulubionych naszych programów. On obsługuje OneNote, Evernote, i, ale nie obsługuje niestety notatek aplowych. Różne podpisy można zrobić z maila Task yy, i templatki do maili takie trochę bardziej zaawansowane, które umożliwiają też, wiesz, wykorzystywanie pewnych danych, które w mailach można znaleźć i on wtedy sobie je właściwie tworzy sam. I to są naprawdę fajne rzeczy. I jeszcze w jakimś biznesowym, no to tam są jakieś już w ogóle kosmiczne funkcje, ale myślę, że dla zwykłego użytkownika to się nie przyda. Natomiast generalnie, nawet w wersji darmowej, on naprawdę fajnie rozszerza możliwości mail-upa i szczerze mówiąc, wiedziałem, że są, Jakieś wtyczki do mail ale nigdy w życiu żadnej nie zainstalowałem. To jest moja pierwsza i muszę a, bo powiedzieć, że. a bo korzystasz jakoś tak. co e... się próbujesz korzystać ze wróciłem Właśnie no wiesz to po zainstalowaniu mail-butlera stwierdziłem, że a zobaczę, nie? Zobaczy, czy, czy, czy właśnie z wykorzystaniem tych darmowych funkcji on będzie dla mnie wystarczająco ok, bo też zauważyłem, że. Nie za bardzo wykorzystuję te wszystkie funkcje, wiesz, sparkowe, które on daje. Rzadko mi się zdarza y, przesuwać maile na później. Y, jedyna, o, jedyna rzecz, którą rzeczywiście faktycznie wykorzystywałem, to przypinanie maili do góry listy. To znaczy, że jeżeli miałem coś, czym nie zajmę się teraz, ale Chcę mieć to na górze, bo wiem, że jak nie wiem, skończę jakieś zadanie, to będę się tym zajmował, ale nie wiem, ile to zadanie mi zajmie czasu. To przypinam sobie tego maila na górę, wiem, że na pewno jeszcze muszę się tym zająć, i to było dla mnie takie, wiesz, taskowanie trochę. Natomiast no bardzo, wiesz, prosty sposób na, na, na wyrzucenie tego na wierzch, tak żeby sobie samemu przypominać o sprawach. Ale generalnie wiesz, on no, jakoś tak tych sparkowych funkcji mało wykorzystuje. I jest jedna rzecz, która bardzo mnie boli. Ponieważ um, u nas Exchange nie jest najnowszy, to znaczy my mamy wersję jakby z samego silnika poczty, yy, z trochę starszą, to nie jest najnowsza wersja. Co oznacza, że yy, z poziomu maka nie za bardzo jesteśmy w stanie yy, ustawiać na przykład reguły dla maili o stronie serwera. Bo rzeczywiście niektórzy tak mają, że mogą sobie w, wiesz, w jakimś Outlooku ustawić, że hej, zanim w ogóle klient poczny zaciągnie maile, to one już są jakoś posegregowane albo już przechodzą przez pierwsze filtrowanie. I to w moim przypadku się bardzo przydaje w ogóle, znaczy ja tego nie mam, ale przydałoby mi się, więc zrobiłem to sobie w mail upie. to znaczy, że on oczywiście najpierw ściąga te maile, ale później robi z nimi jakieś automatyczne akcje i na przykład, nie wiem, jeżeli mam, jestem podpięty do jakichś tam list mailingowych, które raz na jakiś czas mi się przydają, ale w większości przypadków to po prostu jest, wiesz, zaznacz wszystko i usuń, no to ja sobie te maile przefiltrowuję, że okej, okay, ściągnij tego maila, ale oznacz go jako przeczytany i wrzuć do, do folderu. I ja później raz na jakiś czas zaglądam do, do tego folderu, patrzę, czy jest coś ważnego, jak nie, to zaznacz wszystko, usuń. Nie? Więc jakby no, trzeba sobie samemu radzić z tym, że nie da się tego zrobić po stronie serwera. A Spark w ogóle właściwie nie ma obsługi żadnej filtrowania. Jest możliwość tworzenia, wiesz, tych zaawansowanych folderów, ale to jest tylko jakby filtrowanie widoku. Co oznacza, że na przykład, jak przychodzi ci mail, a ty w mail-apie ustawiłeś to, że on nie powiadamia cię, bo on z automatu przychodzi jakby już odczytany i wpada do folderu, więc omija właściwie przychodzące. No to wiesz, on cię nie będzie męczył, bo ci nie będzie aktywował y, powiadomienia. A w, niestety w Sparku on zawsze powiadomi, że przyszedł. I, I dopiero, dopiero potem wykona koczek. No? Dokładnie, więc to jest trochę, trochę słabe. I mam nadzieję, że wiesz, że Spark będzie się dalej rozwijał. Ja go wcale nie wyrzuciłem, bo jakby szanuję bardzo. Ale mam nadzieję, że po wprowadzeniu teraz takich zaawansowanych folderów, które właśnie weszły w tej wersji 1.2, Mam nadzieję, że za chwilę też będzie filtrowanie i jakby temat będzie zamknięty, będę mógł spokojnie wrócić do, do niego. No a teraz sobie tak wiesz. No, dla próby korzystam z mail-upa i właśnie mail Butlera. Mm, więc jeżeli ktoś nie wiedział, że coś takiego istnieje, może. może wiesz, czego mi brakuje przyda. w mailapa? To jest super w sparku. Synchronizacja, no? ustawień po e-cloudzie. A no. Nie ja w ogóle nie. Trochę, trochę nie rozumiem, dlaczego tego nie. I jest. właśnie. Bardzo dobrze zwróciłeś uwagę jeszcze to, że te wszystkie reguły filtrowania niestety nie działają na mobilnym mail-upie. To jest ciekawe. Czyli jeżeli ustawisz reguły, wiesz, w ustawieniach normalnie, no to one będą działać tylko w momencie, kiedy masz odpaloną wersję na macOSa. Więc one nadal ci przychodzą z powiadomieniem na telefon. Nie. Jeżeli nie masz włączonego kanału, no, to, ja, to jest głupie. To ja ja wolę, e, wolę to, co mam teraz w sparku. I chciałbym czasami mail-up, bo wiadomo, mail-up z tego, że jest defaultowym klientem, no to działa troszeczkę inaczej. Jak chcesz wysłać jakiegoś maila i robić na zasadzie skrótów, tak? No to robisz to zwykle mm, e, przez mail-up po prostu, a nie sparkiem. Ale spark, kurde, ma bardzo wygodne to, że wiesz, e, mam dodane konto na przykład firmowe, tak? I mogę sobie. E, podpis jakiś specjalny zrobić, tak? Jak ustawiłem no. go na kąpie, no to on się po prostu zsynchronizował z tym i już. Yes. Tak, tak, tak. No myślę, że Apple jeszcze ma do zrobienia trochę rzeczy, jeżeli chodzi o mail app, chociaż ja naprawdę szanuję, to jest naprawdę bardzo dobry klient, działa błyskawicznie i trochę mnie boli, że na przykład niektórzy korzystają... Z Outlooka na swoich makach u nas w pracy, wiesz, z Outlooka i to nawet to chyba 2011, nie? Także on nawet nie jest dostosowany do retiny. To jest tak, to mnie tak boli od środka. I i narzekają na niego. Ja mówię ej, ale zainstalujcie sobie mail appa, znaczy nawet nie, skonfigurujcie sobie mail appa, ja mogę wam pomóc. Oj nie, bo tam, wiesz, ja Outlooka lubię, nie? Kurde, no jak można Outlooka lubić? Come on! Ludzie. Chorzy ludzie. No no, Chłodzi ludzie, Wojtek, no. tak, no wiesz jak jest, tak? No. Dobrze, zamknijmy ten temat, błagam, bo po prostu naprawdę przestaną nas słuchać. Ja po prostu się boję, że przyjdzie taki dzień, że jeżeli gdziekolwiek w opisie, albo w tytule odcinka będzie mail, albo bezpieczeństwo, albo szyfrowanie, to po prostu ludzie nawet nie ściągną tego odcinka na telefon. A w ogóle to... Albo ustawiam sobie filtry na swoich podcastowych klientach, że jeżeli w treści jest bezpieczeństwo, nie ściągaj. Nie <gry> po prostu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale... Ja właśnie z, przy okazji, kiedy ty zacząłeś tutaj o tym mówić o mailu, to ja się zorientowałem, że nie podpiąłem sobie mojego maila jednego <laughs> do y, do tego do Outlooka znaczy do, do Sparka i nie miałem dostępu do jednego konta mailowego. Oh well! Upsy. Upsi! No bywa, bywa. No, ale mam nadzieję, że to naprawisz szybciutko. Um, Mo no, mail, ale mojego to jest maila tak. z WP. No, mogłeś tego nie mówić. Wiesz, kolego. Nie no, wszyscy, wszyscy wiedzą, że moje zupa jest spoko. Bo jest spoko. No już rozmawialiśmy o tym. Jezus, i ja się... Cały się spociłem przecież, jak rozmawialiśmy o tym. No. Dajcie mi Grażyna, podaj mi bigos. No. Um, Wojtek, i, i, no. To mów, 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 jak najbardziej, bo ja jeszcze mam taki jeden temacik bardzo krótki, bo też na świeżo i jeszcze jeden temacik. Ja mam krótki, dwa tematy opowiada. bardzo krótkie. Pierwszy jest taki, Wojtek iPhone czerwony jest. Słuchaj, dobra, dalej. Eee... <laughs> Nie, ale przepraszam, jeszcze żeby było jasne. Dlaczego? Jakby były czarne z przodu, to wszyscy bylibyśmy zadowoleni. Albo czerwony nawet. No. Byłoby naprawdę super antykoralistyczne. Ale teraz nie kiszka. jest. Nie jest, jest słabo. No. E, więc, y, no, tak, to chyba tyle nieco. Krótki temat, szanuję. Przecież nie będę się tego, nie? No, wiadomo. E, no, e, kolejny, e, kolejny temat Wojtek jest taki, że mm, szukają samochodu, wypoż, wypożyczalni samochodu, nie wiem czy wiesz. No tak, to, Jakiś, wiesz, jaki... to momenty, kiedy wpadasz na Twittera i czegoś potrzebujesz od ludzi I tak, wtedy Taki jest odpowiadają Nie, no czasami piszę też, <laughs> normalnie Ale słuchaj, chodzi o to, że potrzebowałem O Jezus Maria, przez ciebie ja zrobiłem O Jezus Co się stało? Przez ciebie kliknąłem przy spadek w OneTaba i sobie wszystkie karty pozamykałem Cholera jasna Upsi <laughs> Dobra, e, sytuacja jest taka E, szukałem e, możliwości wypoczynania samochodu e, i chciałem wypoczynać no. sobie samochód teraz tak naprawdę w, na, w, w dwie, e, na krótki na długi dystans czasowy, powiedzmy. E, I na długi dystans czasowy, czyli na przykład na tydzień, problem jest taki, że wszyscy wymagają, żeby prawo jazdy mieć dłużej niż rok albo dwa lata. A niektórzy mhm. wymagają, żeby mieć, żeby mieć na przykład 23 lata, plus i prawo jazdy. Po prostu mieć, no nie? I teraz no. ja dzwoniłem do takich ludzi, do takich wypożyczalni, mówię, no, jest taka sytuacja, że czytam Państwa regulamin i ja mam 25 lat, ale mam prawo jazdy krócej od roku, no nie? I tu w regulaminie, mm -hmm. i rozumiem, że dobrze, i wiesz, pytam, rozumiem, że dobrze zrozumiałem, że muszę spełnić jeden z warunków, czyli albo mam 25 lat lub więcej, albo mam no. prawo jazdy przynajmniej od roku, a on do mnie mówi. A panu prawo jazdy wcześniej zabrali, czy ten? Ja mówię, nie, nie. No, <grym> w... Jaki diss jak na starcie. Ja wiem, no, ś... no ś... ś... świeże mam po prostu. A on do mnie mówi... To... E, a pan ma penis, on, czy on, A on do mnie mówi, to nie. Naprawdę? To nie. Oh boy. No, ale e, Pytań na, na Facebooku, poszło na Twitter i tak dalej. Wojtek, nie wiem, czy wiesz, że jest taka usługa e, jak Formobility. Wiem, czy ty byłeś interesowałem na się, na evencie nie byłem, ale już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, wiem o tym, ale nigdy nie było okazji w ogóle przetestować, ze względu na to, że te samochody są po prostu jakoś tak skupione w miejscach, w których mnie nie ma. I teraz, ja, ja, ja jeszcze nie jeździłem tymi samochodami, bo jest inny problem, ten samochód stoi w ogóle u mnie pod biurem. Tak po okay. prostu jest przystanek, więc mam ten plus, że jak no będę chciał nice. z niego skorzystać, to mam easy mode. No ale minus jest taki, że nie mogę nim dojechać do domu, no bo na Młocinach-Bielanach nie ma po prostu żadnego takiego, żeby można było zostawić ten samolot. bo inaczej muszę go po prostu odwieźć do Śródmieścia albo gdzieś na jakieś Przasnyska prawdopodobnie jest najbardziej wysunięty. Okay. Ale co jest szalone... Tych samochodów jest bardzo dużo i wątpliwości, to są naprawdę fajne samochody. I yy, co zostało przez wygooglane. Jest. No Mercedesy chyba. Nie, nie? BMW. Jest. A, BMW, co? BMW i Mini. Tak? To się nazywa Mini. Mhm. I co, co jest szalone? Na przykład byłem w IK, i wyobraź sobie, że pod Ikea stoi, wiesz. I on wie, no już co, a to może byśmy wrócili samochodem? No nie? I wiesz, ja taki świeżo, co prawda, upieczony kierowca, ale stwierdził, no kurde, takiego już. <laughs> Może nie jestem specjalistą, tak? I może nie jestem najlepszy w jeżdżeniu samochodami. I to jest fakt. Natomiast myślę, że takim mini, no to bym pojechał, nie? To nie różni się no. dużo, o, jeśli chodzi o rozmiar od samochodu, na którym zdawałem prawo jazdy. Niestety było BMW 3 akurat. Typowy orzech, kurde. To dobrze, że ci się nie trafił tir. No i najlepsze jest to, że BMW w ogóle to jest, wiesz, takie dość, dość duże. Mm -hmm. No więc nie. No i jak tam? Mm -hmm. e, pachy były myte później? Nie pojechałem. A! Zrezygnowałeś. Zrezygnowałem, bo no, to jest już rozumiem. niestety, Jak to się mówi, mać. Rozumiem to szczególnie, że podejrzewam, że y, kara za, za jakąś stuczkę nie byłaby mała. No, w mini. O, znaczy nie wiem, czy nie jest tak, że w, chyba tam w miniaku akurat z procentu było 1000 złotych, nie? Do 1000 się mm -hmm. no, ale takim BMW to chyba nie chciałem zwracać Rozumiem to. Rozumiem to. Ale o, rzeczywiście właśnie jest usługa w... i to jest pożyczanie samochodów. Tak Właśnie się pojawia, widzę na stronie internetowej For Mobility są takie zaznaczone miejsca, w których już niedługo będzie można wypożyczyć samochody. No. Janki Ikea będzie takie miejsce, co jest dość przyjemnym tym. Będzie przy Warsaw Spire, będzie można wypożyczyć i będzie można wypożyczyć na centrum handlowe BMW. Czyli takie dość fajne miejsca, A. powiedzmy. Okej. Okay. Stoimy. Ja właśnie teraz wchodzę na stronę, bo ja jestem tam zarejestrowany, ale nie widzę niestety mapki. Też się zarejestrowałem w ogóle. Fajnie jest. O kurczę, Wojtek! No. Mam dla ciebie ten dopusu. Co się stało? Nie wiem, czy wiesz. Z tego co widzę. No. Ale w playu jest chyba Wisi calling. W playu? Bo w orężu to wiem, że uruchomili. W playu. Wo, 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 Teraz wysyłam Tobie, Wojtek, link do tweeta. Wrzucę też link do tego tweeta. Na razie uważaj, to nie jest. A jest, widzę. Michał, tak, Norbert to strzelał. Ale wiesz, co? Znaczy, w ogóle Wi-Fi calling super, super, ale większość osób, tych, którzy, którzy faktycznie to testowali, podobno mówi, że to wcale nie działa tak, jak powinno. W sensie, w sensie lepiej to wyłączyć generalnie. Ale, znaczy, oczywiście dobrze, że to mamy, nie? Ale podobno to nie jest wcale takie cool, jakby się mogło wydawać. Ja Natomiast, w ogóle nie widzę tego u siebie. Czyli muszę wejść w, w co mam wejść? Chyba w. Telefon. No jest, ej, to rozmowy jest. przez Wi-Fi mam. A, w telefon? A tu? Mój numer, rozmowy przez Wi-Fi wyłączone. Włączone. Aktyw... Włączyć? Właśnie ak aktywujesz włącz. Wi-Fi calling. Od teraz będziesz mógł dzwonić, pisać A. I połączony z dowolnym no hotspotem tak, Wi-Fi. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Korzystając, uwaga! Korzystając z Wi-Fi Calling w dowolnym miejscu na świecie, dzwonisz tak, jakbyś znajdował się w Polsce w zasięgu sieci P4. Dzwoniąc z zagranicy do Polski, płacisz jak za połączenie z Polski do Polski. O, to przepraszam, ale to jest to jest pewien game changer jednak. Jak włączyć usługę? Wyślij sms o treści start na numer 282. SMS jest bezpłatny. O, ja mam teraz playfeed.com, mam zaznaczone. Ja też tak, tylko że ja to, to muszę wysłać to. Dwa... Start Dlaczego 282. Musisz wysłać? Yy, no bo niby to włączyłem, ale to może być tak, że i tak musisz to aktywować na swoim koncie, czy nie? Chyba nie. No bo to czego zapamiętaj. Start 282. Włącz, włączam. Aha, tutaj, akceptuj. No i wyknęło. Okay. Coś odpisało ci? Nie, po prostu się włączyło. Ja mam, na górze mam napisane w tym momencie po prostu Play Wi-Fi Calling. Też tak mam. A i to fajnie, bo ja akurat myślę, że to się akurat przyda. To jest, znaczy na pewno jest to super, jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę. Ja myślę, że, ja myślę że to jest super, Wojtek, niektórych, są takie miejsca, w których masz słaby zasięg, ale masz Wi-Fi, wiesz? Jest bardzo no, dużo takich nie, miejsc. No, Oczywiście, że tak. No, jak najbardziej, no, ale mm, wiesz, ja bardziej liczę na to, że nie będę musiał hajsu płacić za to, żeby dzwonić do domu, nie? Do kogoś. I to jest osą, awesome, uważam, bo wiesz, głupi Starbucks, podejrzewam, że w, w, ma prędkość Wi-Fi na tyle, znaczy na tyle wystarczającą, tak, żeby rzeczywiście spokojnie sobie zadzwonić do kogoś. Ale wiesz, wa ważne jest też to, że możesz wysyłać SMS-y za pośrednictwem tego Wi-Fi calling. Tylko, że hmm, minus jest taki, znaczy w sumie minus, no to nie ma znaczenia, bo i tak jesteś podłączony do Wi-Fi, no bo wiesz, iMessage też idzie po sieci e, internetowej. Więc no to jest tylko to, że no, możesz normalnie zadzwonić, tak jakbyś dzwonił FaceTime'em, albo wysłać SMS-a, tak jakbyś wysyłał iMessage do każdego, nie? Więc to jest całkiem, całkiem spoko. Fajnie, że Play to ma, bo już tak trochę zazdrościłem, patrzyłem na wysyp SMS-ów, znaczy tych tweet tweetów, że ludzie pisali, że o, w orężu już jest, BFI calling, wow, 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 ja tak rdę. Kurde, kurde. No, ale jednak, jak się okazuje, poszło szybciej nas, niż nam się wydawało. No. Czyli to też oznacza, że Apple jednak to musiał być update systemu, żeby to, to włączyć. Możliwe, nie? no ale ja się cieszę, ja sobie już uruchomiłem i będę z tego korzystać. No, no, super. prawdopodobnie No, ja jestem ciekawy, jak to działa. W sensie, czy, czy jakość w ogóle, wiesz, dźwięku będzie dobra? Czy ten? No, musimy to przetestować. Na pewno w następnym odcinku. Jeszcze o tym pogadamy, bo będzie przynajmniej okazja. Bo jak już włączyłeś, to teraz jak będziesz w Wi-Fi, to i tak będziesz korzystał z tego, nie? W sensie to nie, nie jest tak, że to skacze jakoś między siecią czy Wi-Fi i że wybierasz to. Czy chcesz odebrać ten telefon za pośrednictwem Wi-Fi calling, czy chcesz odebrać normalnie? Chyba wydaje mi się, że jak się włączy, to po prostu uwaga, już defaultowo po prostu uwaga, wszystkie uwagi, będą szły, tak nie? Gotowy jesteś? Oho. Po prostu może do cię zadzwonię, co? No ale nie wiem czy nie wybuchnie nic A poza tym czy nie będzie tego Będę dzwonił po wi calling Więc wiesz Aha to nie powinno No, no teoretycznie nie powinno dzwonię? Odzwonisz No widzę Odzwoni mi też komputer Ale dobra odbieram Halo Wojtek yy, Halo to czy to jest pierwsze połączenie Telefoniczne live w Jesus Podcastie? Wygląda na to że tak Poczekaj ja wezmę słuchawki Żeby ci bardziej słyszeć Nie przez słuchawki Tylko właśnie tu O dobra Halo? Halo Wojtek. No witam. Super. W ogóle... No ja słuchajcie, tak wiem. samo, ale chociaż szumi trochę. Ale jest okej. Muszę okay. ci powiedzieć. Myślę, że ludzie, którzy tego słuchają po prostu siedzą ja i tak zastanawiają się, Jezus, co oni co robią? Co się dzieje? Czy, czy oni naprawdę dzwonią do siebie na Skype'ie, zadzwonią do siebie przez telefon? A, a najlepsze jest to, Wojtek, że to jest test, no, no. nie? ja robimy teraz test. No działa. Działa, proszę Państwa, sprawdzone na żywo tętno pulsu. Pierwsze e, połączenie z Zadziałało. Y, czy w Polsce nie wiem, ale na pewno w podcaście tak. Super, no to myślę... Zerwało mnie, to Ty zerwałeś. Tak, ja zerwałem, ja zerwałem. No to dobrze, bo już się bałem, że to jednak nie będzie pomyślny test, ale jednak się powiem. No, myślę, że jest nieźle, Wojtek. Myślę, że zbliżamy się do tego, żeby nie, nie mieć Apple Pay w Polsce. <laughs> Tak myślisz? Tak myślę. Myślę, że jesteśmy daleko od Apple Pay w No, jakby wiesz, w, w tym temacie chyba nic się nie zmieniło po prostu. Chociaż coraz więcej banków się pojawia tak naprawdę obok Polski. Moglibyśmy. <grym> no, może jakiś, jakaś emigracyjka, co? <grym> e no, w Niemczech chyba już jest Apple Pay, tak? E, nie wiem. Chyba w Niemczech właśnie nie. We Francji chyba jest a to musiałbyś sprawdzić, bo ja już tak wiesz co, ja patrzę na te listy krajów, w których to się uruchamia e, i patrzę, czy tam jest Polska jak nie ma, to jakby wiesz no, to w takim razie mnie to niespecjalnie interesuje Apple Pay miało być w Niemczech mhm. chyba chyba jeszcze nie ma albo zaraz będzie mhm. Mm. E, Europa, Francja, Irlandia, Rosja. Rosja, kurde patrz, e, Hiszpania, Szwajcaria UK. To są kraje, w których w Europie jest Apple Pay dostępne. I to oczywiście w zależności od tam w każdym kraju trochę inny, inne banki, więc to wiadomo, że jest różnie. Najwięcej banków. Jest w United States United Kingdom. Kingdom, czyli Zjednoczone królestwo. Tak, zjednoczone ono, właśnie to. No ale to fajnie. Wi-Fi calling tenno Bardzo fajna rzecz, myślę, że, że wszyscy skorzystamy. Było dużo razy tak, że nie było internetu, a było Wi-Fi. Że nie było Zasięgu, a było Wi-Fi. Jezus Maria, no. zabij mnie już. Tak. <laughs> Nie, no tak, tak, to jest fajna rzecz, jakby to jest kolejny krok technologiczny. Przepraszam, to <grystanie> się z, z, mnie tak przycięło, tak, ale bardzo dobrze. Szerwsze się, się zacina to. Fajne. Widzicie, jakbyśmy w wi to nie byłoby tego. <grystanie> dokładnie, dokładnie tak. E, a w ogóle, nie, w sumie nie mówiłem o tym jeszcze, ale w przyszłym odcinku, ponieważ nie będziemy go kręcić, e, raczej nie będziemy go nagrywać raczej w piątek bo w piątek przyjdzie do mnie paczuszka z Apple Store. Mm -hmm. Także będzie o czym mówić znowu. Rzecz kupiłem najgorzej. Nie ja, wiem, czy już, ja już nawet nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, je, czy nie, ja, ale ja kupuję... przyjdzie wcześniej niż miała przyjść, bo miała przyjść 12 kwietnia, a przyjdzie w piątek. Ja e, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu też kupię rzecz. Inną? Aha. Inną niż ty? Mm -hmm. Z podobnej kategorii. Mm -hmm. a rozumiem. Jakby moje, ja już wszystko wiem, ale w następnym odcinku dowiecie się myślę wszystkiego. Tak. To jest tak, taki yy, Cześć, to, już, to już jest yy, zaplanowane w budżecie miesięcznym. Wspaniale, gratuluję też również, ponieważ budżet, który można zaplanować to jest dobry budżet. Bud <laughs> budżet, na tym mogłeś skończyć Budżet to dobrze. Tak, budżet to do, tak. To znaczy, że jest ok. E, ja jeszcze chciałem taką jedną ciekawostkę, e, ponieważ też dzisiaj się okazało. W ogóle jakiś taki dzisiaj dzień jest różnych newsów. Po pierwsze, dzisiaj w Stanach e, jest ostatni moment, żeby e, wszyscy citizens of people of America, żeby powiedzieli kongresmenom, e, the... tak żeby kongresmenom powiedzieli ej ziomy weźcie nie głosujcie za tą ustawą bo to jest jakaś bzdura bo jest ustawa która ma pozwolić providerom internetowym czyli dostawcom sieci yy, zarówno kablowej jak i tej bezprzewodowej yy, sprzedawać historię yy, stron yy, innym podmiotom pozdro i właśnie przeszło to jakiś pierwszy ja nie wiem jak wygląda kwestia legislacji w Stanach ale Pierwszy krok ta ustawa już przeszła, teraz jest kolejny i właśnie kongresmeni mają nad tym głosować i dlatego jest bardzo dużo i bardzo głośno o tym, żeby hej, hej, dzwońcie do swoich ludzi i. I może raczej zróbcie ziomuś, tak, oni żeby, żeby nie, nie chcieli tego. Że, że może nie, że może to głupi pomysł. Nie? Więc to y, mam, znaczy mam szczerą nadzieję, że to nigdy do nas nie trafi, chociaż zdarzały się przecież różne, wiesz, akta, na przykład. Czy inne ustawy, które gdzieś tam szybciutko do nas dochodziły, zaraz po uchwaleniu w Stanach. No więc zobaczymy, jak ten świat się potoczy. Mam nadzieję, że zostanie to przegłosowane. A druga rzecz jest taka, że IKEA, i tu wiem, że dziwne, już się pojawiła, bo jeździłeś pod IKEA samochodem prawie, ale IKEA w ogóle pod koniec marca wypuszcza nowe produkty, które będą smart domem. To znaczy, jakby wiesz, każdy ma swój smart dom, Samsung ma swoje urządzenia, Apple ma swoje urządzenia, wszyscy mają swoje urządzenia. Przecież te są żarówki też inteligentne ze strownikami i tak dalej, i tak dalej. Ikea wchodzi na ten rynek. Zresztą zupełnie nie dziwi mnie ten ruch, no bo to totalnie naturalne, że hej, przecież oni mają wszystko z domu, więc dlaczego nie smart dom? i rzeczywiście udało im się wyprodukować to się nazywa Threadfree zawsze mają takie wspaniałe nazwy i to Threadfree kosztuje taki zestaw pierwszy czyli hub, który zbiera te wszystkie informacje tak zwane Internet Gateway i to się podłącza kabelkiem eternetowym do sieci do tego jest oczywiście pilocik i dwie lampeczki i to jest wszystko za około 90 dolarów. I to nie jest dużo, jak za taki zestaw. Do tego można dokup dokupować oczywiście różne, e, różne urządzenia i różne zestawy, natomiast generalnie jest to no tak dwa, może trzy razy tańsze niż y, zestawy oferowane przez inne firmy. Jest bardzo fajne wideo zapowiadające. A jeszcze takie... dać linka? A w ogóle, i czy, czy to jest już w Polsce? <coughs> jeszcze, właśnie, wiesz, dopiero co y, ogłosili, że to w ogóle będzie. W Stanach już w niektórych krajach podobno się pojawiło i ma być expected in stores by March Thirty first, więc rzeczywiście pod koniec marca ma się pojawić, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno w Polsce może trzeba to sprawdzić na polskiej stronie i, i, i zobaczymy. Ale szczerze mówiąc, to jest coś, co, yy, co do mnie bardzo przemawia, w takim sensie, że kurde, za taką cenę, no to można się zastanowić. Wiesz? I są to takie fajne dimery. Są takie, że jest kółeczko, które leży na stoliku, i możesz je podnieść i kręcąc je do przodu lub do tyłu, e, przyciemniasz albo rozjaśniasz lampy w domu. Więc w ogóle, kurde, to naprawdę spoko wygląda. Także polecam się zainteresować, bo może się okazać, że to będzie najbardziej popularny zestaw smart domu, w ogóle, wiesz, na świecie. I oni korzystają ze standardu Zigbee. Kto, z którego też korzysta Philips Hue, więc też nie jest tak, że wiesz, stworzyli że coś zupełnie coś, swojego. Mogę, no? Tak, więc nie wiem, na ile on będzie wspierał też te Philips Hue, czy jakieś inne urządzenia, wiesz, z które korzystałem też z tego standardu, ale jakby samo to, że sami dostarczają bardzo dużo różnych urządzeń, które są z tym zgodne bardzo, bardzo spoko i ceny są naprawdę, naprawdę atrakcyjne. Także no myślę, bardzo że to atrakcyjne, będzie, to jest rzecz, bo... którą ja jestem zainteresowany, żeby faktycznie może w końcu kupić, szczególnie, że to wiesz, no, nieduże pieniądze. No bardzo. Bardzo. No, ja już widziałem u nas w Polsce przecież te stoliki z ładowaniem indukcyjnym do których można dokupić na przykład opakowanie na iPhona, wiesz, że wkładasz go najpierw w taki tak, case Tak, ale i wtedy nie mają kładziesz. do iPhone'ów e, 7. 7, 7. Plus'ów też nie mają. Tak, sprawdziłem to, bo byłem w no. to wiesz... No okej, okay. ale tutaj jakby wiesz, temat jest zamknięty, no bo to są po prostu standardowe żarówki, które wkręcasz sobie do lampki i możesz nimi sterować, wiesz, albo automatycznie, albo właśnie tym kółeczkiem, więc w ogóle no, muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i cieszę się, że tak duży producent, wiesz, z domowych... Przedmiotów też wszedł na ten rynek, co wydawało się totalnie naturalne. Ja w ogóle mam jeszcze Wojtek, jeden taki krótki temat. przed Może mamy jeszcze. Mamy na to teraz. Saj, bo mamy Adblocki. W kontekście adbloków tylko Oho. Bo znalazłem bardzo fajnego adbloka na iOS-a i na Maca, co jest zabawne i dziwne. Niestety ten Adblock działa tylko w Safari na Macu. Mhm. To jest One OneBlocker. Ten Adblock. Ja go podlinkuję oczywiście i będzie można go sobie pobrać. On kosztuje, dzisiaj sporo pieniędzy, bo on kosztuje Namaka za 5. Nie, Maka za 10. Ale jednorazowo, czy? Mac 5 dolarów i OSX też 5 dolarów, tak, jednorazowo. Hmm. Tak, już to sprawdziłem. A teraz jest właśnie limited time sale 50% taniej. Bo normalnie widać kosztuje 10. Trugów. A, czyli normalnie kosztuje 10. No to jeszcze lepiej, że mhm. teraz jest w promocji. to może... I teraz, jeśli ktoś faktycznie korzysta z Safari i na e, komputrze, to zdecydowanie to jest bardzo fajny, e, fajny pomysł. I teraz dlaczego? Bo OneBlocker działa w taki sposób, że ma bardzo, ale to bardzo dużo różnych e, filtrów do blokowania. Okay. Jak w wersji darmowej możesz po prostu wykorzystać jeden taki filtr, no nie? Mm -hmm. Ale jeśli sobie kupisz to za 5 baksów, to możesz po prostu korzystać z, z wielu takich różnych filtrów. I co fajniejsze, one synchronizują się pomiędzy urządzeniami. To jest, jeśli na Macu ustawisz sobie konkretne filtry, i na przykład ja mam tak, że jest. Nie możesz przeczytać artykułu na wires, dopóki nie dodasz ich do whitelisty. White no tak. Więc dodałem tak, tak. sobie do white listy na komputerze. Synchronizacja po iCloudzie. Mam też dodane do white listy na iPhone i mogę spokojnie przeczytać artykuł też na iPhone'ie. No hmm. więc. I teraz szkoda, że działa, Szkoda, że to kosztuje w takiej opcji aż 10 dolarów na system. No tak, Z drugiej to strony musisz, ten system, no. ten system działa, wygląda bardzo ładnie i działa też bardzo fajnie, ale ma też jeden minus, bo na iOS-ie adblocki działają po prostu w tle, nie? Natomiast tak. na Safari, na Macu niestety musisz mieć odpalnego adblockera cały czas w doku, żeby on blokował reklamę. What? To no, nie działa jako wtyczka do Jest jako wtyczka, marki? ale żeby działał, musisz mieć, mieć uruchomiony Oh, come on, to dziwne. No, bo to chyba nie hmm. jest zrobione w taki sposób, powiedzmy jak normalnie ad są robione, tylko mm -hmm. to jest jako dodatkowa aplikacja. Okej, okay. ale podoba mi się to um, whitelistowanie stron. Ciekawy jestem na jak, jak bardzo głęboko można wejść, to znaczy czy można Już na przykład powiem, bo ja ma, bo ja jak jesteś na YouTubie, to nie? czy możesz y, whitelistować jakiś konkretny kanał? A, poczekaj. To by było mega e... stare. że na przykład wiesz... Na tym kanale ja chcę oglądać reklamy, bo chcę wspierać swojego ulubionego nie. twórcę, a resztę mam w dupie. Nie, nie. domeny. Okej, okej, okej. Możesz domeny? To tak samo jak, wiesz, ABP+, nie? Mhm. mhm. No niestety, ale to i tak jest, wiesz... Fajne jest to na przykład, Wojtek... Mm że możesz zablokować odpalanie konkretnych stron. I teraz jest tak na przykład, że jak wchodzisz na takie, załóżmy hipotetycznie, że jest taka strona, na której możesz pobrać na przykład dystrybucję Linuxa, nie? Na przykład no, no, tak, distro tak, tak, często. Abd, distros up na przykład, załóżmy tak hipotetycznie, że jest taka strona, Oczywiście. I teraz chcesz pobrać dystrybucję Linuxa z Rapid Share'a czy z jakiegoś innego takiego serwisu. I teraz Bo czasem są tam zamieszczane. czasem jest tam zamieszczona dystrybucja Linuxa, której akurat w tym momencie potrzebujesz. Siedzisz, jest mhm. piątek, wieczór, siedzicie z dziewczyną, potrzebujesz szybko pobrać dystrybucję Linuxa, no nie? I teraz. No. <noise> Klikasz przycisk, pobierz i otwierasz się w tle na przykład MacKeeper. O, powiesz. tutaj kiper, A ty po prostu chcesz ci się. Linuxa, no nie? Możesz tutaj zablokować otwieranie takiej takich stron. O. Możesz zablokować na przykład, żeby nie załadowała... Teraz to taka dla dzieci trochę na przykład, nie? Ale możesz zablokować, mhm. żeby na przykład... Ja mam to uruchomione, bo to jest wbrew pozorom dość spoko, ale że nie otworzyć się żadna strona porno. Okay. Wszystkie dane są do odbloka i po prostu się nie uruchomią. Mm -hmm. Ja mam na przykład uruchomione też, że blokuje mi wszystkie komentarze na stronach internetowych. Aż po co mi? <laughs> to no nieźle. Jest blok anti adblock czyli jak ktoś jakaś strona pokazuje ci, wiesz, żebyś wyłączył ad to niektóre strony pozwalają to zrobić, robią to w jakiś sposób, że może to zablokować, nie? Okej. Okay. To też trzeba mądrze zrobić. Tak, i są jeszcze te wszystkie strony, które mają te cookies, nie? Że znana, tak, no. pokaż. Jak wchodzisz na stronę, to akceptujesz coś tam, coś tam. No to, to też możesz zabrać. No tak. Więc Adblock blokuje naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ja sobie na iPhone go zostawię. No ale. Niestety na, window, na tym. Na komputerze jest taki problem, że A tylko safari. Ale to dziwne, że tylko safari, skoro jest oddzielną aplikacją, która wiesz. Działa w tle, tak czy inaczej, więc jedyne, co musieliby zrobić, to dopisać wtyczkę, która komunikuje się jakoś, wiesz, przeglądarka yy, i ta aplikacja, nie? Mhm. Jakby nie widzę tutaj. Znaczy, Okej, okay, no ja się tak znam na programowaniu, że yy, ja tutaj nie widzę problemu. Bo dlaczego oni tego nie zrobili? A wiesz, może być milion różnych yy, obostrzeń. I dlatego nie mogą. No, no nie wiem, nie wiem Wojtek, ale, mm, ale jeśli chodzi na odbloka tego iPadowego czy e, iPhoneowego, to to jest chyba najlepsze co się co się pojawiło po tej stronie Wisły. Podobuje mi się to. Wygląda to spoko. Nie waży dużo, więc wydaje się, że jest takim fajnym rozwiązaniem na pewno. Szczególnie właśnie ten, to, ta synchronizacja po iCloudzie. Muszę przyznać, że to zrobiło na mnie największe wrażenie. Bardzo fajnie to działa, no bo ja korzystam z, często z tego, że coś skonfiguruję sobie na komputerze i potem modlę się, żeby to zadziałało też na iPhone'ie, nie? I Spark mhm. jest jedną z takich aplikacji, które tak robią. To jest druga z tych aplikacji, więc jestem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo to szanuję. No, trochę kosztuje. Znaczy, jeżeli wróci do starej ceny, to już się nie będzie opłacać, więc może to jest dobry moment, żeby go rzeczywiście kupić, nie? Tak. Ja kupiłem. Zrobiłem to. I did it. Szanuję, szanuję. E, ja się zastanowię jeszcze, może e, znajdę jeszcze środki w tym miesiącu, bo jest, wiesz, pamiętajmy, że jest końcówka miesiąca, nie? No, no to, nie jest, to nie są przelewki, nie? No nie przelewa się. Um, no, no niestety, tak to bywa. Tak to bywa. E, jeszcze mi coś przyszło do głowy, e, jak rozmawialiśmy o tym brokerze, ale już teraz chyba znowu mi wyleciało, więc zupełnie nie wiem, e, ale strasznie dużo właśnie takich rzeczy się dzieje, właśnie to instalacja tych wszystkich update'ów po prostu e, robi, tak człowiek się przyjemnie czuje. No i, a, no ważna sprawa W sensie, na pewno w tym tygodniu się wydarzy Otóż będziemy dużo więcej wiedzieć A właściwie wszystko O nowym Samsungu Galaxy S8 Ponieważ jego premiera Jest zaplanowana na środę i w sumie tak zastanawiałem się, czy Apple spróbuje odciągnąć uwagę od tej premiery i na przykład wypuści wszystkie update'y właśnie w środę, żeby wiesz, ludzie się zajęli. O, nowe, nowe 10.3. Ła, wow, wow. No wow. i mhm. właściwie ten. To, tylko jedną rzecz, Wojtek. To, że mhm. Wi-Fi calling jest w Orange i w Play, to się dzisiaj pojawiło jedno no, i drugie no tak tak właśnie tak więc moim zdaniem to jest właśnie wynik między innymi e, update'u e, do 10.3 tak mi się wydaje co cieka to było co ciekawe, na pewno co ciekawe jest napisane też że e, wi-fi calling dostępny jest na następujących urządzeniach ipad ipad lub ipod starszy systemem ios 9 ciekawe okay. aha że, że niekoniecznie 10.3 no to nie wiem, może po prostu wykorzystali to, a może oprócz systemu, wiesz, jakby jak ludzie instalują system, to tam w środku jeszcze były jakieś update y dla poszczególnych operatorów, jakby ustawień operatora, może, nie wiem, tam też znowu nie znam się na tym, a chciałbym dużo o tym mówić, a ja nie powinienem. W każdym razie... Jeżeli to jest zbieg okoliczności, to bardzo zaskakujący. Wiesz, mhm. że akurat jest nowy system i, i nagle pojawia się Wi-Fi calling, nie? No to, 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 to ciekawe. Więc. O, to znaczy w ogóle, że Clips niedługo się też pojawi od Apple, no nie? Bardzo czekam na niego. Bardzo czekam i jestem ciekawy. A, już wiem, co, już mi się przypomniało, co miałem powiedzieć, bo właśnie a propos aplikacji do ściągania rzeczy. Otóż, za darmo, czyli najlepiej, bo inaczej się nie da, za darmo pojawiła się w Apple Store App Store aplikacja, która się nazywa Musemage. MuseMage, on. No to jest taka apka, która pozwala ci robić zdjęcia i wideo. Już ci wklejam linka. I ona robi, robi bardzo dużo myków takich nietypowych, bo z jednej strony potrafi niesamowicie. No wyleciało mi słowo. Zestabilizować wideo. To znaczy, że rzeczywiście. Mm, pamiętasz, jak rozmawialiśmy już bardzo dalej. z na 7 plus. No kochany, ale to, to nadal nie jest to. E Jeżeli chodzi o MuseMage, to on jest bardzo podobny, może nawet trochę lepszy niż Hyperlapse. E nie wiem, czy korzysta z Oni napisali u siebie w opisie aplikacji, że to jest 5 e Axis, czyli 5. Co to jest axis? Wiesz o co mi chodzi? Pięcio... Jest... O kurde, tak właśnie to uruchomiłem. I to coś. Znaczy generalnie ta apka naprawdę potrafi bardzo dużo. Ma bardzo dużo ustawień y, profesjonalnych, to znaczy, że rzeczywiście jak przełączysz się na manual, to masz kółeczka do ustawiania praktycznie wszystkich parametrów aparatu. Natomiast oprócz tego właśnie ma bardzo dużo bajerów, które też nakłada na żywo. Na mnie zrobiło największe wrażenie właśnie stabilizacja obrazu przy tylnej kamerze, bo z przedniej nie, nie, znaczy nie działa po prostu ta funkcja na przedniej kamerze, ale jeszcze jest jedna rzecz, która oczywiście jest bajerem, umówmy się, ale naprawdę robi wrażenie. Możesz zaznaczyć na obrazie, na żywca, po prostu patrząc na podgląd tego na telefonie, możesz zaznaczyć dwutapnięciem jakiś kolor, który się wybija, i zmienić go na inny kolor. Tak, tak, tak. To widziałem akurat. To jest takie what? Really? Naprawdę? No i generalnie większość takich rzeczy się robi zwykle w postprodukcji, tak? Jeżeli chcemy takie rzeczy robić, no, a, a tu nie można to zrobić zanim jest postprodukcja, my to robimy wtedy. Tak. W trakcie. My to zrobimy w trakcie. I jakieś tam można też robić jakieś drobne montaże, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna apka i bardzo dużo potrafi. Więc korzystajcie z tego, że jest za darmo, ściągajcie, jest zalinkowana w opisie, więc myślę, że, że warto. Nawet jeżeli nigdy z niej nie skorzystacie, to przynajmniej jak wróci do swojej starej ceny, to wiecie, zawsze będzie już kupiona, nie? Ja zawsze tak robię, jakby co. Także polecam, zdecydowanie polecam Muse Mage robi cuda yep. No, także już tak. chyba wystrzelałem się jest, ze wszystkiego I to ja też się wystrzelałem Wojtek, to jest koniec Koniec, koniec tego dobrego Kochani, słyszymy się za tydzień Będą nowości, będą odcinki A w środę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze To ja postaram się zrobić solo Ale postaram się zrobić... Restreaming konferencji Samsunga z komentarzem. I tak jak mówię, jeżeli się uda, to będzie. Jak się nie uda, to nie będzie. To oglądamy sobie oddzielnie, ale jeżeli Niby, się uda, to a zapraszam. Ale nie będzie, dlatego że coś się dzieje dużego i zobaczycie, co już w środę. Także środa wydaje się dość e, dynamicznym dniem dla wszystkich. Także dziękuję bardzo, Wojtek, i słyszymy się już w kolejnym za tygodniowym odcinku z Podcastu. Tak. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia. Siema! Jest Mos podcast o technologii z Wąsem.